Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Rabki-Zdrój. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Już od ponad 50 lat studiuję i analizuję Pismo Święte. Byłem kolporterem ewangelistą, pastorem i prowadziłem małe grupy studiujące Pismo Święte. Za niedługo będę miał 70 lat i moje doświadczenia, wiedzę i analityczny umysł chcę poświęcić dla służby, dla ludzi. Obecny cykl wykładów będzie poświęcony czasom końca, końcu świata, a szczególnie omówimy działalność Eliasza proroka w tym czasie, który jest zapowiedziany w ostatnich wersetach Księgi Malachiasza. Zauważyłem, że tematy związane z wielkim i strasznym dniem Pana, ogniem piekielnym, sądem ostatecznym, zniszczeniem przez Boga bezbożnych i klątwie, jakie obłożeni są ludzie, jest omijane. Przychodząc do kościoła, czuję się, jakbym przyszedł do Cafe Church, aby mile spędzić czas przy herbacie i ciasteczkach, gdzie muzyka gra, a ludzie dla siebie są nadzwyczaj mili. Kazania w takim miejscu są o miłości Bożej, Bóg jest przedstawiony w sposób bezkonfliktowo, a Jego Syn, Jezus Chrystus, jako wzór naśladowania w miłości do bliźniego. Kazania przekonują nas, że musimy być pewni zbawienia, bo bez tej pewności nie dostaniemy się do nieba. I tak wszyscy głośno powtarzają: jestem pewien zbawienia, jestem zbawiony, Bóg mnie kocha, spędzę wieczność z Bogiem i Jego ludom. Bóg został przedstawiony nie jako sędzia, lecz jako odźwierny, którego zadaniem jest otworzyć bramy niebios dla tych, którzy są pewni zbawienia. Takie kazania nie ostrzegają przed gniewem Boga i gniewem baranka. Nie mówią o ogniu piekielnym, że zginie w tym dniu cała ludzkość i tylko uratuje się 144 tysiące. Otwieram ten cykl wykładów prowadzony w duchu i mocy Eliaszowej, w którym będziemy studiowali zagadnienia gniewu Bożego, gniewu baranka, przerażających plag spadających na ten świat. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Lęk bezradnych narodów. I ludzie będą omdlewać z trwogi. Nic nie jest w stanie powstrzymać tej zagłady. Oczekujemy wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Miasta lgną w gruzach. Znikną wszystkie wyspy i góry się zapadną. I na koniec spadł z nieba na ludzi ogromne cetnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu. Bóg tak sprawi, że nikt w tym czasie nie umrze, aż wszystko się wypełni. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Każdy z nas powinien zadać sobie to pytanie.
gdzie chcę w owym dniu stać? Po prawicy czy po lewicy? Trzeciej opcji nie ma. Jezus powie tym po prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. A następnie powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołem. Mamy tutaj błogosławieństwo i przekleństwo. Będziemy się starać zrozumieć wszystkie wydarzenia czasów końca, kryteria Bożego sądu i co każdy z nas ma obowiązek zrobić. Proszę mi wierzyć, zbawienie nie jest takie prostą rzeczą, jak to duchowieństwo stara nam się przedstawić. Podstawowy tekst naszych rozważań są ostatnie trzy wersety ksiąg Starego Testamentu, mianowicie Księga Malachiasza, proroka, w rozdziale czwartym. Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Prorok Malachiasz żył około 100 lat po niewoli babilońskiej, a w proroctwie gani występek i zapowiada sprawiedliwy sąd Boży, przedstawia wizję przymierza, ofiarę doskonałą, zapowiada także poprzednika Mesjasza, Jana Chrzciciela. Zdawało się, że niewola babilońska powinna zmienić moralnie naród izraelski, lecz tak się nie stało, czego potwierdzeniem jest konfrontacyjny stosunek do Boga wyrażony w 6 sporach Izraelitów z Bogiem. Kłócili się synowie izraelscy z Bogiem. Ostatnie trzy wersety Malachiasza są podsumowaniem całego Starego Testamentu. Bóg aktywnie działa na rzecz uratowania ludzi i przed samym końcem świata pośle Eliasza proroka, który odnowi lud Boży i uleczy ich serca, aby nie obłożyć ich przekleństwem. Najważniejsze przesłanie Boga w tych ostatnich trzech wersetach. Pierwszy. Pamiętaj o prawie Mojżesza, ustawy i prawa. Dwa. Poślę wam proroka Eliasza. Trzy. Przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Cztery. Klątwa, przekleństwo. Prawie całe chrześcijaństwo nie przywiązuje szczególnej wagi do prawa Mojżesza oraz ustaw i prawo głoszonych przez Boga na górze Choreb. To nie tylko chodzi o dekalog, lecz także o prawo rodzinne, prawo karne, prawo rzeczowe, prawo moralne, prawo ceremonialne, prawo czystości, prawo świętości, prawo cywilne. Jezus Chrystus pewne przepisy zmodyfikował, między innymi oko za oko, lecz uważny czytelnik będzie wiedział, o co tutaj chodzi. Nie będę omawiał różnych powodów omijania przez współczesne chrześcijaństwo słów Boga, lecz jako osoba działająca w duchu i w mocy Eliasza nie mogę akceptować tak pogardliwego stosunku do prawa Mojżesza oraz ustaw i praw ogłoszonych na Chorebie. W tym przypadku chrześcijaństwo ma poważny problem,
bezpośrednio przed wielkim i strasznym dniem Pana. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im: to was gorszy? Ewangelia Jana, 6 rozdział. Więc rozpoczynamy. Dlaczego, po co i gdzie pośle Bóg Eliasza, proroka, przed wielkim i strasznym dniem Pana? Wyjaśnię to na przykładzie angielskiej 10-letniej dziewczynki, której tutaj widzimy na fotografii, Telly Smith, która poleciała z rodzicami na wczasy do Tajlandii w okresie świąt Bożego Narodzenia w roku 2004 do jednego z hoteli nad Oceanem Spokojnym. Dnia 26 grudnia w niedzielę cała rodzina Smithów udała się na plażę. Było tam bardzo dużo osób. Bawiąc się nad brzegiem oceanu, zauważyła, że ocean cofa się. I to dość znacznie, odkrywając znaczną jego część usłaną muszlami. Wówczas wtedy przypomniała sobie lekcję geografii o tsunami w szkole, którą miała 2 tygodnie temu. Rozpoznała znak zbliżającego się tsunami i od razu zaalarmowała rodziców, którzy ostrzegli innych na plaży i personel hotelu, w którym się zatrzymali. Plaża została ewakuowana, zanim tsunami dotarło do brzegu i była jedną z niewielu plaż na wyspie, na której nie odnotowano żadnych ofiar. W sumie zginęło w tym dniu 300 tysięcy osób, które nie rozpoznały w porę znaków zbliżającej się tragedii. Reakcja osób na uratowanie przed śmiercią była jednakowa. Bóg posłał swojego anioła. Sytuacja w dniu ostatecznym będzie taka sama. Bóg pośle swojego anioła. Da znać ludziom, że wielki i straszny dzień Pana właśnie nastanie. Ratuj się! Podobne kataklizmy opisane w Piśmie Świętym dowodzą, że z Bogiem nie ma żartów. I trzeba być ostrożnym i traktować słowa Boga bardzo poważnie. Pierwszy wielki kataklizm na ziemi to potop z powodu wielkich grzechów ludzi. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Była to zagłada całej ludzkości, lecz tylko uratowało się 8 osób, gdyż Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Sodoma i Gomora. Zagłada bezbożnych w tych dwóch miastach. Bóg posłał do Lota 2 aniołów, aby go uratować. Ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie. Razem z Lotem wyszli z miasta jego córki i żona. Przyszli zięciowie nie uwierzyli Lotowi, gdyż wydawało im się, że żartuje. Żona Lota oglądnęła się za siebie i stała się słupem soli. Dlatego Jezus mówi: wspomnijcie żonę Lota. Nadchodzi przerażająca zagłada ludzkości, o wiele większa niż potop, niż Sodoma i Gomora. Przypuśćmy, że w tym czasie będzie żyć 10 miliardów ludzi.
lecz jak podaje Apokalipsa, uratuje się tylko 144 tysiące. Tutaj nie ma żadnej konkurencji. To jest Boża próba ludzkości, której wynik pozytywny to jedna osoba na 70 tysięcy osób. W tym wielkim i strasznym dniu Pana nie będzie żadnej arki ani ucieczki do jaskini, gdzie można przeczekać ten dzień. Jezus powiedział Samarytance, że prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. A Bóg w sposób cudowny ochroni wybranych żyjącym w tym dniu przyjścia. W Ewangelii Mateusza czytamy przypowieść o 10 pannach. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. A on odpowiadając rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz. A on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie im: Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą wschodu i o zachodu, i z północy, i z południa, i zasiądą w Królestwie Niebieskim. Nie znam was. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Czy chcesz usłyszeć takie słowa w dniu ostatecznym? Wspomnij zięciów Lota i jego żoną. Ten kanał prowadzony przeze mnie w duchu i w mocy Eliaszowej pomoże tobie w przygotowaniu się na ten nadchodzący dzień. Czeka nas wspólny, duży wysiłek. Na początku przygotuj sobie specjalny zeszyt, pióro oraz kolorowe ołówki, gdzie będziesz notował swoje przemyślenia. Jak mnie uczył mój mentor, że mały ołówek jest lepszy od dużej pamięci. Następnie przeczytaj kilka razy księgę Malachiasza proroka. Możesz słuchać też wersji audio. Notuj swoje przemyślenia i nie zapomnij stosować datownika, aby obserwować swoje postępy. Wielkie błogosławieństwo od Boga Wszechmocnego. Tym, którzy żyją w społeczności z nimi, są doskonali. Ten temat będę omawiał w duchu i w mocy Eliaszowej w kolejnych wykładach. Niech was Bóg Wszechmogący błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Za tydzień zapraszam na kolejny odcinek Księgi Malachiasza pod tytułem Życie Eliasza Tiszbity z Tiszby w Gileadzie. Dziękuję.